Siemankowski z Rosowa. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Tym razem z Farming Simulator 19. No, zacząłem niedawno, odpaliłem save'a. Polski gospod to będzie. Na Deutsch mapie. No i zakwaszczenie mi wzrosło na moim polu. Ale dobrze. O, plony mi na moich oczach rosły. Więc myślcie sobie, kup już od razu, na start, jakieś maszynki. Tom. Myślę, że będzie git. Myślę, następny ciągniczek to będzie C360. A czemu patrzę za kolor? O, taki wolę. O, obciążnik sobie damy. Konsola 2 się nie dajemy. Wzór z kogutem. Okej, okay. Mamy? Myślę, że jakiś opryskiwacz oczywiście powinien się znaleźć u nas, w naszym gospo. Jak ja tylko znajdę ochronę roślin. O. I mamy. Niestety nie znalazłem jakiegoś moda specjalnego na to, jest tylko taki mod. No chyba, że no. Jest coś takiego, ale. A ty kwas to był czym posypie, więc. No właśnie. Trzeba kupić opryskiwacz. W takim razie. Może ja nie kupię, wypożyczę go po prostu. Na początku. Je wypożyczymy. Kultywator na pewno jakiś nam się przyda. Tu takiego mamy. Nie taki, tylko z takim. O. Taki zielonkawy. Tylko może jest to 30 koni. Najpierw jest 100 koni. Więc wezmę ten. Pługi. Mamy u nich grudziąc. Mamy u nich grudziąc. Pługi. One mają po 2 metry największy. Znaczy ten dwumetrowy. Kupimy. Okej. Okay. Obciążek na pewno jakiś. Na taki najmniejszy. Okej. Okay. Kombajn. Na pewno. Bizona. Aquim Bizona rekord. O, jak się załaduje i sobie możemy tego skonfigurować. Kabina starty filtr, ja o co tu chodzi. Aha, o to chodzi. Drabinka, nowy typ. Moment, a czym się różni? A takim czy to wezmę sobie. Stary typ. Wzór. Kandeka, a tu osłona, kandekę, bardziej polską, zwykłe koła. Oczywiście jeszcze header, żeby wypadało kupić. Tu będzie header. Jak powiedzmy, że mamy to zboże, więc kupię taki o. Zwykły FMZ tu. No mamy. No coś potrzebujemy. No, przyczepę. No i myślę, że. Nie wiem, czy się skupić na. Albo tak, albo bierzemy. O, mamy Jelcza. Spoko. Albo bierzemy Tom. Za 70 tysięcy jest taki kontener wielki. To i kontener wielki. Musielibyśmy sobie obliczyć, więc moment. Poszukajmy szczepy, okej. I tak, i to jest chyba taka najmniejsza do. O. Takie jeszcze są HW. Tak. O, takie coś. Myślę, że tak, może byś o coś takiego pokusić. O, może jak napiszą, gdzie co jest.
Robię sobie pojemność zwiększyć. Wiesz, przez tę samą zbierającą. Pojemność taką mi się wydaje. O, a może to samo, tylko że z jednej strony. No to tak zrobimy. Tak. Kupujemy oczywiście. To jest taki kolor podstawowy, to jest moment jaki. Dark Orange. Ciężarówkę teraz tylko kupić i możemy lecieć. Tą oczywiście. Nie pisze to jakiś Dark Orange czy coś. O, coś takiego jak już kupujemy. Okej. No i raczej wszystko mamy. O, gotowe do zbioru już za moment. Czy one mnie usknęły? Czas rzeczywisty. No i dobra, zbieramy z chwastami, trudno. O. Nasz arsenał. No dobrze. W takim razie. Macie tutaj teraz. A ja psika jak to wszystko włożę na farmę. Lecimy! Witam już was powyżej. Dałem napisie. Zwiozłem już wszystko na farmę. Więc możecie sobie zobaczyć. Te porony mi raczej szybko nie usną, więc się nie muszę spieszyć jakby z ich ogarnięciem. Ale zapomniałem o jednej ważnej rzeczy. Czy by była farma bez odpowiedniego samochodu? Więc nie wiem. Volkswagena. Czy taką UAZ-ka sobie kupić? O. UAZ. Jaki UAZ bardziej by tu pasował? Powiedz sobie taki łaska wtedy. A, no i oczywiście nie kupiłem belownicy. Teraz przepraszam, już kupujemy. Ale to już nie będę robił tego tam timelapsa, bo to już krótka trasa. I ma tylko dwie maszynki do przewiezienia, więc... Technologia Bell. A nie jakie on robi te Belle. Robi takie malutkie. Myślę tutaj, że będziemy po prostu tak. No dobrze, łazek nasz, ładny widzę. O kurczę. Ładnie, ładnie. Czekaj, czy podlepniemy. Kto mi zabroni? Widzę, tak. Będzie pasowany ten łazik. Tak widzę. Ładny ten łazik. No dobrze. W takim razie zaczynamy nasze pierwsze żniwa, które zaraz też wam dam w timelapsie albo w czymś podobnym.
O, po prostu nie. Kilka rundek zrobię tak bez tego. Tak to. Po prostu. Aha, mogę rozłożyć kombajn. No i lecimy. Lecimy. I jak leci? Taka leci, dobra. O taką właśnie mi chodziło. Więc co jak z tym farmingiem? Od kiedy, jak się będą często pojawiały odcineczki? No tak myślę, raz na tydzień. Powinno być widzą raz na tydzień. To też nie jest gra, która powinien będzie jakoś dużo osób oglądać. Ale może. Wiecie. Cuda się zdarzają, więc może i farming jak ktoś umie zacznie oglądać. Żeby farm. O, żeby farming miał takie same wyświetlenie jak na przykład My Summer. Albo Minecraft. Który easter egg. Tatry są tutaj w kombajnie. I zauważyłem, że on ma rurkę z... a nie, on z tej samej strony. Dobra, albo już się myślałem. No. Więc o tak, o. No. Też pewnie jeszcze będzie więcej maszynek. A jakiś więcej ursusów, pewnie jakiś większy, może jakiś zetory do wyleci, wiecie. Możecie dać propozycję, jakie maszynki na następny odcinek kupić. No dobra. Ja na chwilę zatrudnię pracownika. Nie wsiadłem do Ursusa. Odczepię od niego pług. Odjeżdżam trochę wtedy. Biorę od łaza. Jak się mają odczepić? Oj, coś tu się stało. Nie da się odczepić tej praski. Aha, rozumiem, że się nie da. Aha, że jak podczepię coś, to się zepsuje. No szkoda. Czyli bym musiał po prostu zestartować ładę. No dobrze, no trudno się mówi. Zapraszam. Dobra, tak. No dobrze. No mówi się trudno. O. Ja w tym czasie porobimy trochę bel. Naszą praską. Jakby co, nie znam się na polskich maszynach, okej? Okay? Farmika jako hobby traktuje po prostu. O, ja to już mogę odczepić normalnie. Uksusek da radę, no. Już bardzo SMK. Daj radę, Ursusik. Polska siła, polska moc. VB. Oj. Dawaj, Ursus, jedziesz. Dawaj. Jak ty nie dasz radę, to ja błagam ciebie, Ursus. Dasz radę. Jedno tak pod górkę ma problemy. A jednak większość mocy silnika zabiera praska. I tak stworzy się bela. Coś takiego, oj, potem się to powiększa. Z tego pracownika sobie już nie zatrudnia, ale okej. Okay. Trudno się mówi. Jestem ciekawy, bo tu jest skrzynka narzędziowa po prawej. To, ale tu po lewej. Taki koszyczek jakby. Nie wiem, do czego to może służyć. Jestem bardzo ciekawy. No dobrze, w takim razie timelapse. Oczywiście timelapse zrobienia bel. Bo jakby inaczej. Więc robimy timelapsika. Weź tak jeszcze kilka B porobię z tych nazw tej rapsi, no i lecimy wtedy z timelapsem.
timelapsie. Postanowiłem zmienić ciągnik na ten mocniejszy, no ten już nie daje rady podgórka. Więc sobie go po prostu odstawimy. Weźmiemy C360. A chciałbym jeszcze zobaczyć, bo nie wiem, ale myślę, że mam chyba jeszcze C330. A może nie mamy nawet. A mamy takiego Fiata. A nie, i mamy C330. Mamy! No błagam, co wiesz, C330 kupimy. No, takim lepszym silnikiem. To ognicze, konsola ładowacza nie. Deska na bocznikach tak, oczywiście. Kabina, puszka oczywiście. Albo nie, jakąś tam taką cywilną. Nagle jaką taką wezmę. Kratka. O, to z przodu chodzi. Taką. Ja patrzę. Niech będą. Kup. Okej, kupiony. A dobra. Ja jeszcze wszystko mówię, że tam jeden pomocnik ma prawie pełen zbiornik. Spokojnie, widziałem. No i ten od razu lepiej. O, bo podłączamy. I z powrotem timelapse. O, właśnie, to jeszcze nie timelapse. To jeszcze nie. Bierzemy naszego coś staropodobnego. I lecimy. Ładnie jedzie. Jak na pole to bardzo szybko. Dobra, nawroteczka. Opróżniamy ciebie. Mocniku. Pszenicą. Ty się tu opróżniaj. A my już idziemy w takim razie belować. Opamy belowniczkę. I lecimy. Oj, ten od razu żwawy jedzie. Jak ma zbierać te bele. Szybciej jedzie. Sprawnie. Smutko, tylko ma więcej mocy, tak. O. Już opóźnił się, więc pojechał. O, teraz nam zaczęło pikać, nie trzeba będzie nagrania słuchać. Ale tak podejrzewam, że tak. Stać. Lecimy dalej. No, to timelapse po prostu. Lecimy, timelapse.
więc już jest parę, to po time lapsie, więc myślę, że i dokończymy jeszcze ten kreseczkę tego tutaj słomy, no i zakończymy ten odcinek happy endem w postaci takiej, że pieniążki się będą zgadzać. Nawet pieniążki się na teraz zgadzają, mam pół melona, znaczy no. Pół migona z hakiem i jeszcze pół migona z hakiem tak naprawdę. Więc ja teraz pewnie będę miał ten film montował jakieś 3 godziny tortury. Nie no, nie to co, nie są dalej tortury. Więc dobra, wyłączamy pracę. O, pokazuję jeszcze jakąś miniatureczkę. Znaczy sobie tylko taki screenshot styknę na miniaturkę. Screena sobie tak zrobimy tylko. A jak sobie, jak to ukryć? Jak ukryć chud? Ojeju, ale... Dobra, trudno. Dobra, mam. Mam. Szybko screena zrobić. Nie, no to zaraz, czekajcie. Cięcie, wiem. No ale tak po dłuższych szukaniach menu nie znalazłem tego, więc po prostu tak tepnę do bizona. I tak. Myślę, że o. Takiego spinka sobie zrobimy. Czekajcie. O, skrinki zapisane, więc do zobaczenia, cześć i pa. Widzimy się w następnym odcinku z Farming Simulator 19.